Kolejna edycja i kolejny sukces. Na czwartym memoriale Leszka Prokuskiego w tenisie stołowym Frekwencja dopisała. Na listę startową zapisało się 150 zawodniczek i zawodników w 7 kategoriach wiekowych. Rywalizacja przy tenisowych stołach odbywała się w systemie pucharowym do 2 przegranych meczów. Można porywalizować, pobawić się na turniejach. W takich turniejach daje mi zabawę. Lubię ten sport i mi się bardzo podoba. No i przede wszystkim można się poruszać. Każdy sport rozwija. Uczy samodyscyplinę tenis stołowy. No wiadomo, że żeby osiągać wyniki trzeba tutaj troszkę potrenować. Aczkolwiek też są osoby, które przychodzą sobie zagrać, ponieważ kochają ten sport i myślę, że to w tym wszystkim jest najfajniejsze. Do tej pory zawsze woziłem młodzież na ten turniej, a dzisiaj postanowiłem zagrać. Tak? Sportowe emocje, rywalizacja i walka o puchary to tylko jeden z powodów, do którego miłośnicy tenisa stołowego zebrali się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy. Drugim powodem była chęć upamiętnienia Leszka Prokuskiego, nauczyciela matematyki i trenera oraz wielkiego miłośnika i propagatora tenisa stołowego. Leszek przede wszystkim zaraził mnie pasją do tenisa stołowego i do trenowania. Teraz pracując z młodzieżą stwierdziłem, jak ciężka to jest praca, aczkolwiek bardzo satysfakcjonująca i chciałem kontynuować jego dzieło i tym turniejem chciałem pokazać, że ciągle o nim pamiętamy wszyscy tutaj w Dębicy i że wiele mu zawdzięczamy, bo naprawdę otworzył duże światło na tenisa stołowego tutaj w Dębicy. Niewątpliwie dla nas wielki nauczyciel, wielki mentor. No, można powiedzieć, że no, to on w nas zaszczepił tenis stołowy. No, i dla niego też dzisiaj ten turniej. Pan Leszek, że tak powiem, zaszczepił młodzież szkoły numer 10 miłością do tenisa. Był pierwszym trenerem, tam był pierwszym takim animatorem tego tenisa i to się wszystko zaczęło i trwa do dziś. Widać, że młodzi adepci tej dyscypliny pamiętają o nim, jak również wiele osób tutaj przyjechało w podeszłym wieku, można nawet powiedzieć. Zawodnicy pamiętają o Leszku, chcą uczcić jego pamięć swoją dobrą grą. Rokrocznie sportowa impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, a biorący w niej udział zawodnicy już trenują do kolejnej edycji. Na czwarty memoriał Leszka Prokuskiego w tenisie stołowym zaprosili UKS Kępa, miasto Dębica, Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, Bank Spółdzielczy w Robczycach i Ekoświat.